20% na wyczynie obecnej kadencji. Witam Państwa sołtysów, Państwa radnych, witam przedstawicieli urzędu, witam Pana kierownika posterunku, witam Panią mecenas. Czyli Pan kierownik, może nim rozpoczniemy czytać porządek, wypowie się tutaj. Podziękuję za głosy, które tutaj pomogliśmy, by posterunek miał. Ja proszę o zabranie głosu i udzielenie porządku. Dzień dobry Państwu, chciałem Państwa informować, że otrzymaliśmy nowe auto w grudniu, w połowie grudnia. Chciałem Państwu podziękować wszystkim Państwu radnym, że Państwo uchyliliście się jako przedstawiciele gminy, które złożyliście Państwo pieniądze w partnerstwie z komendą, było to zrobione. Wszystkim Państwu radnym dziękuję. W szczególności dziękuję Panu Markowi Maszyńskiemu, który się, tak powiem, wziął sobie to do serca, miał tak pilnował tych spraw, tak mocno to podpilotował, także dziękuję Panie Marku. Podziękowania też dla Pana Wójta, zanim umowy tutaj za dopilnowanie tych papierowych rzeczy. Też podziękowania dla Pani Radnej Powiatowej, Pani Małgorzaty, która rozmowała w starostwie też za tym autem. No i podziękowania są dla Pana Starosty, Pana Waldemara Strelki, jako przedstawiciela starosty, że tak się uczyli tutaj na programach gminnych, starostwo pieniądze dołożyło do tego auta. W tym momencie po roku, proszę Państwa, mam dwa samochody, są to dwa, można powiedzieć, nowe samochody, jeden z tego roku, drugi dwuletni. Sądzę, że na najbliższe 10 lat te samochody powinny posłużyć. Także jeszcze raz Państwu bardzo dziękuję. Auta zostają tutaj, będą tutaj jeździć, będą służyć tej społeczności. Dziękuję bardzo jeszcze raz. Jak są jakieś pytania, to proszę. No tak, rejestracyjnie tego nowego. Miejscowy, tak naprawdę jest miejscowy. Także jak miałem pytań, to... Czyli bardzo dziękujemy Panu Kierownikowi. Bardzo dziękuję jeszcze raz. Stwierdzam kworum do podejmowania prawomocnych uchwał. Wchodzę przeciw na porządek obrad. Punkt pierwszy. Przyjęcie protokołu z 17, 18 i 19 sesji Rady Gminy. Projekt numer 1. Uchwalenie uchwały budżetowej gminy Wierzbica na rok 2020. Projekt numer 2. Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2020-2026. Projekt numer 11. Uchwała w sprawie utworzenia gminnego żłobka w Wierzbicy oraz nadania mu statutu. Później mamy uchwała w sprawie oddania w dzierżawę na okres do dnia 30 czerwca 2022 roku działki o numerze ewidencyjnym 1610 położonej w Wierzbicy. Projekt numer 4. Uchwała w sprawie oddania w dzierżawę na okres do dnia 30 czerwca 2022 roku działki o numerze ewidencyjnym 519/6 położonej w Wierzbicy. Projekt numer 5. Uchwała w sprawie oddania w dzierżawę na okres do dnia 30 czerwca 2022 roku działki o numerze 188/6 położonej w Zalesicach. Projekt numer 6. Uchwała w sprawie oddania w dzierżawę na okres do dnia 30 czerwca 2022 roku działek o numerze ewidencyjnym 80/2 i 108/5 położonych w polanach i polanach kolonii będących w jednej i drugiej części własnością gminy Wierzbica. Projekt numer 7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego położonego na parterze budynku numer 14 przy ulicy Ignacego Krasickiego w Wierzbicy na czas oznaczony powyżej 3 lat. Projekt numer 8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego położonego na parterze budynku Urzędu Gminy w Wierzbicy przy ulicy Kościuszki 73 na czas oznaczony powyżej 3 lat.
Projekt numer 9. Uchwała w sprawie ustalenia bieg oraz zwrotu kosztów podróży dla przewodniczących jednostek pomocniczych gmin. Projekt numer 10. Uchwała w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Gminy i Komisji Stałej Rady na 2020 rok. Tutaj pan radny Czarnecki tu uchwałę w sprawie zmiany w statucie gminnego ośrodka wycofał. Tylko ustnie, drodzy radni, chciałbym wycofać tą uchwałę ze względu na nieobecność pani kierownik, a hołduje w zasadzie nic o nas bez nas. Jak będzie pani kierownik, to jest na następnej sesji. To będzie uchwalać, żeby będzie procedować. Dziękuję. Teraz, czy radni mają uwagi bądź wnioski do przedstawionego porządku obrad? Proszę panie radny. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Chciałbym złożyć wniosek formalny o zmianę w porządku obrad dotyczący punktu na ten moment 13, o przesunięcie go na sam początek. Są to wolne wnioski. Już nieraz rozmawialiśmy o tym, że wolne wnioski powinny być na samym początku. W momencie, kiedy o nich będziemy rozmawiać po godzinie 15, nie będziemy mieli ani informacji żadnych, bo pracownicy urzędu będą już wtedy poza pracą. Jest to zasadne. I to już było ustalone dawno, że przypomnę. Dziękuję. Dziękuję. Czyli poddamy pod głosowanie. Tak, trzeba poddać pod głosowanie. Zmieniamy, tak? Znaczy, poddamy pod głosowanie. Albo korektę, albo głosowanie. Już jest porządek, to bardzo bym prosiła, żeby jednak przegłosować już tą kwestię. Poddaję pod głosowanie, jeżeli tak. Tylko najpierw będzie wniosek pana radnego Czarneckiego, tak? Oczywiście, proszę. Przeniesienie punktu 13. Zaczekaj jeszcze. Sam nie wprowadzi. Wniosek pana radnego Czarneckiego o wycofanie. O wycofanie uchwały odnośnie statutu GOPS-u. Słucham? Punkt odnośnie zmian w statucie był wprowadzony do porządku? Bo tutaj nie mamy tego. Nie, bo radni otrzymali na 2 tygodnie porządek, a na tydzień przed sesją wpłynęła tamta uchwała. Ale czy jest w porządku ten punkt? Nie ma go w druku, ale był wprowadzony. Dobrze, to przegłosujmy dla o wycofanie wniosku pana Czarneckiego. Tak. O wycofanie. Przesunięcie na następną sesję Rady Gminy. To jak? Może tak, przeszedźmy wtedy. Wniosek pana radnego Czarneckiego o wycofanie uchwały gminnego statutu. Ale to nie, no to można albo w ten sposób, że zdejmujemy. W momencie, kiedy pan będzie chciał ponownie złożyć, albo jeżeli to na najbliższą sesję i wtedy ewentualnie znowu będziemy przesuwać, no bo nie możemy przesunąć. Tak zróbmy. Po przesunięcie. Do na najbliższej sesji, tak? Do obecności, dokładnie. No bo to do obecności to tak nie będzie wiadomo kiedy. Musimy wskazać na razie termin, a później będziemy robić wniosek o przesunięcie na najbliższą sesję uchwały właśnie statutu. Dobrze.
Wniosek radnego dla Jana Czarnieckiego o przesunięcie na najbliższą sesję Rady Gminy uchwały odnośnie zmiany statutu GOPS. Głosujemy. Ale to przez podniesienie ręki, czy głosujemy? Dobrze. Głosujemy. Przystępujemy do głosowania. Ale w sumie to po co głosować, jak wnioskodawca wycofuje sam siebie. No ale no pan Wójtek wycofuje, to nie głosujemy, że pan Wójt wycofuje swój wniosek, pani mecenas. A jak pan Czarniecki wycofuje swój własny wniosek, to po co mamy głosować, że on wycofuje swój wniosek? Zawsze głosujemy, jeżeli pan wójt wycofuje i bo to pan. Nie głosujemy zawsze, no ja pamiętam. Dobrze, jeżeli ma być, proszę, głosujemy pan. To zawsze, za tym, że pan Bogdan wycofuje swój wniosek, tak? Zawsze nie ma. Poprzez przesunięcie wniosek. No to głosuje, no to bardzo potrzeba, to już wystarczy, że ręką ma tu. Panie Marku, oszczędzamy siły, bo dopiero początek. Rozgrzejemy się. Zwykle ręką wystarczy i tyle. Teraz będziemy każdego wniosek, który trzeba głosować. Tu jeszcze druga kwestia jest pan wniosek formalny pana Damiana Zielonki odnośnie tego punktu przesunięcia. Czy robimy to wnioskiem formalnym, głosujemy, czy ja uważam, że jest budżet na początku i to jest główna najistotniejsza sprawa. Nie, nie, przewodniczący decyduje, czy to wprowadzi autokorektę, czy no jak pan rzekł, że 15 z budżetem, to możemy... Chwileczkę, odczytam uchwałę, znaczy za wnioskiem pana radnego głosowało 14 radnych i jeden głos wstrzymujący się. Dziękuję. Proszę, pani mecenas. Czy jeśli wniosek padł, to musimy go przegłosować, tak? Tylko oczywiście może być zdanie pana przewodniczącego, z którym ja się tutaj osobiście zgadzam, że może po budżecie od razu, natomiast generalnie to musi paść, czy musimy przegłosować tak, jak pan zaproponował. No i jest propozycja z mojej strony, by to ten wniosek był po budżecie. Czyli pana radnego. Jaki jest argument? No po prostu to są sprawy budżetowe, są bardzo ważne, nie? Zgadza się. Wolne wnioski. A to, panie przewodniczący, mogę? Proszę, proszę. A to, że w momencie, kiedy będzie pan często pytać, jakie sprawy, z którymi przychodzą do pana mieszkańcy i nie otrzyma pan odpowiedzi, nie jest istotne? To, że zostanie pan odesłany, proszę napisać w interpelacji, nie jest istotne? Na pewno, no... Bo za chwilę, panie przewodniczący, zna pan charakterystykę naszych sesji. Więc proszę wyciągnąć wnioski. Poza tym, jeżeli się powiedziało A, to proszę powiedzieć B. Ustaliliśmy już bardzo dawno temu, że wnioski wolne będą na początku. Więc jeżeli mamy to zmieniać, to chcę poznać argumenty, dlaczego pan to w tym momencie zmienia. Bo wolą Rady, 100% z tego co pamiętam, było to, żeby te wolne wnioski były na początku. Ja mam kilka pytań i chciałbym, żeby odpowiedzi, które padną, były rzetelne, a nie przypuszczeniem osób odpowiadających, bo akurat nie mają osoby merytorycznie odpowiedzialnej za dany obszar. Dziękuję. Dobrze rozumiem, dziękuję. Proszę panie radny. Ja chciałbym przypomnieć dwie sprawy. Jedno już było dawno ustalone, tak jak pan radny powiedział, i wszyscy się z tym zgodziliśmy. Tylko chyba no tak w komputerze mamy wypisane, że te wolne wnioski są i tego się nie zmienia. Więc tu pierwszy wniosek, a drugi wniosek może być też tak, że w tych wolnych wnioskach i zapytaniach, bo ja nie wiem, jakie będą wolne wnioski i zapytania, może być tak, że może oświetlić nam następną pozycję w budżecie. No wydaje mi się, że czyli warto by było przerzucić na pierwszy, na drugi punkt. Przyjęcie protokołu. Znaczy po przyjęciu protokołu. I wstrzymajmy się tej... Po przyjęciu protokołu puścimy wolne wnioski i zapytania. Był wniosek, trzeba i tak go przegłosować, tak? No tak. Wprowadź, przegłosujemy. Wniosek radnego Damiana Zielonka, przyjęcie punktu 13 porządku obrad. Na jaką pozycję? Na pozycję 2. Na pozycję 2. Po protokołach. Nie, pierwsza jest protokołowa. To na pozycję 2. To na drugą pozycję, czyli po protokołach. Pan mecenas. Jeszcze tylko chciałam wyjaśnić, bo tutaj mamy w statutu, oczywiście możemy zmienić podczas sesji, natomiast to, że to się chyba pojawia na końcu wciąż, to jest dlatego, że tak przewiduje statut, że te wolne wnioski są na punkcie właściwie tutaj ostatnim, jak tutaj nam tak, proponuje to, natomiast oczywiście podczas sesji możemy to zmieniać,
Ale, no tak, dlatego myślę, że on jest sformułowany wciąż ten porządek. Dobrze, dziękuję. Dziękuję. Czy coś do tego może być? Możemy proszę nas tego obrać na pozycję numer 2? Tak. Możemy głosować. Wniosek radnego Damiana Zielonki o przesunięcie punktu 13 porządku obrad na pozycję numer 2. I nadanie kolejnych punktom ich kolejnych numer 2, no bo to by wtedy był każdy duży inny numer. Dobrze, no więc wola nic. I nadanie pozostałym punktom kolejnych numerów. Tak, pozornie, tak może być. Nadanie punktom, pozostałym punktom kolejnych numerów. Tak, no i tu jest dokończenie tego wniosku i nadanie pozostałym punktom kolejnych numerów. Także przystępujemy do głosowania. Czyli jak będą punkty do zmiany w statucie, to wnosimy taki wniosek, by to było na pierwszym miejscu i wtedy nie będziemy głosowali, no nic się nie będzie działo. Będzie w porządku statutu i koniec. Za wnioskiem zagłosowało 13 radnych, przeciw 1 i wstrzymujący się 1. Dziękuję. Wniosek przeszedł przegłosowany 13 głosami za. Czyli zaczynamy wolne wnioski i zapytania. Przyjęcie protokołu. Przyjęcie protokołu. Pierwszy punkt, a drugi jest przyjęcie protokołu. Przyjęcie, przyjęcie protokołu z 17, 18, 19 sesji Rady Gminy. Czy są uwagi do protokołu? Proszę Panie Radny Zielony. Bardzo dziękuję. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Te protokoły da się określić jednym zdrowiem, tendencyjne. Od którego mam zacząć? Od najstarszego? Może być od najmłodszego. Po pierwsze, dlaczego protokoły spływają z takim opóźnieniem? Czy nie możemy protokoły otrzymywać do materiałów z kolejnej sesji? Odbywają się w interwale miesięcznym, czasami trzytygodniowym, więc czasu jest aż na to, Panie Przewodniczący. Jaka jest Pańska wizja w tej kwestii? To jeżeli jest taka wola radnych, można to... Ja pytam o Pańską wizję. No uważam, że powinniśmy być doinformowani, co się działo na sesji, także można... Czy pamięta Pan, co się wydarzyło 2 grudnia, żeby móc przeczytać w połowie stycznia to co zapisała osoba protokująca? Pamięta Pan? Pewnie byłoby ciężko, bo to jednak... Jest ciężko. Czyli możemy ustalić, że zawsze materiały będą uzupełnione o protokół z poprzedniej sesji. Tak. Tak? Zadowolony to Panie Przewodniczący. Nie, to niekoniecznie. Znaczy, może tu się Pani protokolantka wypowie, żeby to było tak? Nie, no nie zawsze tak będzie. Raz, że była sesja nadzwyczajna, na którą tylko jest wnioskowany porządek bez protokołu. A druga sprawa, było 3 sesje w grudniu i akurat no, trudno, żeby to wszystko ogarnąć terminowo. To nie jest jakaś sytuacja stała, ale jeśli chodzi o te
że będzie po dwa protokoły, to się może zdarzać ze względu na to, że niektóre sesje są nadzwyczajne, na które się nie przedstawia protokoły. Ale materiał może dołączyć. Jeżeli to jest w porządku obrad. A jeżeli nie, to nie otrzymam materiału, żeby na świeżo móc go przeczytać. Nie ma takiej możliwości fizycznej. No poza tym jest Pani w stanie przygotować trzy protokoły na materiał. Otrzymaliśmy 10 backup, tak? No, czy na 11? Nie jestem w stanie, nie. No, stopniowo stycznia. Je robiłam, ale mówię, sytuacja w grudniu była wyjątkowa. Ale to jest normalne. To nie jest tak, że to jest normalne, to się dzieje od samego początku. Dostajemy partiami te protokoły. Nie, możecie dostać po dwa, jeżeli mówię, jest sesja nadzwyczajna, bo wtedy do porządku protokół może być wprowadzony za zgodą wnioskodawcy. Panie Przewodniczący, czy w takim razie możemy ustalić, że protokół z poprzedniej sesji będzie zawsze dołączony do materiału na sesję kolejną, a jego głosowanie zgodności będzie się odbywać w trybie sesji zwyczajnej? Chwileczkę, ja jeszcze na nadzwyczajnej nie możemy. Zaraz Panią doczę do głosu. Ja bym, no tutaj, jeżeli pod tym protokołem pisze, że integralną częścią protokołu jest nagranie sesji, na nośniku elektronicznym oraz protokół z przeprowadzonych głosowań imiennych, no to no nie wiem, jeżeli no, radni mają możliwość, to się mogą sobie tam uzupełnić pewne. Jeżeli dobrze rozumiem, to rolą radnego w tym momencie czytając protokół jest jego zweryfikowanie razem z nagraniem. Kolejne właśnie na pewno tak. Tak? Jeszcze nie są. Proszę, a proszę jeszcze Pani się wypowiedzieć. Dlatego chciałbym. Przepraszam, jeżeli mogę. Dziękuję. W takim razie chciałbym jednak, żeby te protokoły spływały na tyle szybko, żeby każdy z nas mógł czytając protokół sięgnąć do pamięci, a nie do nagrania. To jest bardzo ważne. Za chwilę wyjaśnię Państwu dlaczego. Na pewno jest ważne, no nie, jednak pamięć jest ulotna niestety, ale no tak. Proszę, tu Panią miałem, Panią mecenas, za chwilę. Ja myślę, że to oczywiście jest tak, że to powinno być jak najszybciej, natomiast zgadzam się tutaj z Panią, że jeżeli mam sesję nadzwyczajną, to no, nie mam i wnioskodawca nie składa takiego wniosku, żeby przyjąć protokół poprzedniej sesji, no to nie będziemy go głosować. W tym momencie te sesje mogą się odbywać w różnych trybach czasem, to jest parę dni po poprzedniej sesji. I po to jakby również statut nam mówi, że to ma być na ileś tam dni przed sesją zwyczajną, żeby no, osoba mogła też spokojnie nad tym pracować. To jest też, wiecie Państwo, jak widzę w różnych gminach, to jest też sporo pracy z tym. To nie jest tak, że Pani ma tylko to do wykonania i to jest naprawdę, żeby zrobić to rzetelnie, to jest dość duża ilość pracy, żeby to przygotować z miesiąca na miesiąc. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że jeżeli, ja rozumiem, że to nie ma potrzeby, żeby w całości to oglądać, natomiast jeżeli jakiś szczegół, tak, jeżeli jakieś nieścisłości, no to wtedy można do tego wrócić właśnie z racji na to, że jest ten, tak, to nagranie. Proszę jeszcze Pani. Bardzo się cieszę, że użyła Pani słowa klucz i rzetelność. Bo to za chwilę, no, o czym chciałbym Państwu powiedzieć, to jest właśnie kwestia związana z odwzorowaniem tego, o czym rozmawiamy na sesji i tym, co jest napisane w protokole. Więc rozwiązań, w mojej ocenie, jest niezliczona ilość. Bo na przykład możemy się umówić, że protokół zawsze będzie dostępny dla radnych w formie elektronicznej dwa tygodnie po zakończonej sesji do oglądu. Może być rozesłany w formie elektronicznej. Dla osób nie mających maila może być dostępny w biurze rady w formie papierowej. Rozwiązań jest tysiące. Zgadzam się z Panią, że nie ma takiego porządku obrad sesji nadzwyczajnej, który by przewidywał, że będziemy głosować protokół z posiedzenia z poprzedniego terminu. Tak? Ale materiał do zapoznania się z tym protokołem dla tych, którzy mają wolę go czytać, fajnie by było, gdyby był dostępny wcześniej, póki jeszcze, jak to Pan radny zgrabnie określił, pamięć jest ulotna. I to zjawisko nie zafunkcjonuje. Zgodzi się Pani ze mną? Nie podnoszę kwestii ilości pracy. Rozmawiamy tylko o tym, że jeżeli mamy ułatwiać sobie życie, to je ułatwiajmy. Bo w tym momencie, dostając materiał chociażby z sesji z 2 grudnia, naprawdę poświęcili tylko godzinę, żeby zweryfikować, czy to, co faktycznie tam jest zapisane, bo są konkretne zwroty pospisywane w tym protokole, czy one mamy. Okazuje się, że nie. Dlatego słowo rzetelność, Pani mecenas, jest jak najbardziej właściwe. Dziękuję. Ja rozumiem, tylko że proszę też jakby wziąć pod uwagę to, że 2 grudnia to jest dużo i mało, tak? To nie jest tak, że to jest jakiś znacząco odległy czas. Rzeczywiście były w międzyczasie decyzje nadzwyczajne, że to jest tym spowodowane, tak jak Pani powiedziała. To nie jest jakaś rzecz, która jest stała, że one są z dwumiesięcznym jakimś zawsze opóźnieniem, więc proszę to wziąć pod uwagę, jakby wydaje mi się, że to jest
no, nadmierny jakby problem w tej chwili, bo to nie jest stała rzecz, tak? No w porządku, ale ja to od początku, od półtora roku słyszę, że Rada musi też brać pod uwagę jakieś warunki szczególne osób z drugiej strony. Znaczy Państwo bierzecie pod uwagę to, że Radni też mają warunki szczególne? Wszyscy jesteśmy czynni zawodowo. Realizujemy różnego rodzaju cele. Zawodowe, życiowe. Więc bardzo proszę o odrobinę empatii. Ja uważam, że w stronę radnych należy się przychylić, bo też jestem radnym, żeby te wiadomości były w miarę spływały szybciej niż... Zadbam o to, tak? Słucham? Zadbam o to, żeby to było szybciej. Zadbam o to, by się to bardzo dziękuję. Działo szybciej. Proszę panie radny. Panie przewodniczący, Wysoka Rada. Mam przed sobą protokół sesji Rady Gminy Wyświęca w dniu 28 sierpnia. Pierwszy punkt jest taki. Przyjęcie protokołu z 10, 11, 12 i 13 sesji Rady Gminy. To nie jest jednostkowy przypadek, z którym mamy teraz do czynienia. A czy 2 grudnia to jest daleko czy blisko? To jest pojęcie względne. Dlaczego? Można sądzić o tym, że to jest pojęcie względne ze względu na jakość protokołów. Prawdopodobnie ktoś też pisał z pamięci i tam są takie zapisy, że człowiek no, nie odnajduje we własnej. Dlatego to moim zdaniem to trzeba po prostu robić na bieżąco. Bo teraz mamy kolejną godzinę nam naprawdę, że wytworzyliśmy sobie problem, którego normalnie cywilizowani ludzie nie mają, tak? A my teraz walczymy z tym zupełnie niepotrzebnie. Jeżeli mogę, to co do zasady się zgadzam. Oczywiście, że tak, że no, powinna być taka zasada, że to powinno być jak możliwie w krótszym czasie. Tylko jakby wyjaśniamy, dlaczego jest taka inaczej na tą chwilę, tak? Nie, no pani mecenas wie. I mam wrażenie, że bazuje pani na własnych doświadczeniach, które są zgoła ale nie, no ja od, też... od doświadczeń pracowników. Ale pan przywołał też czerwiec, kiedy były 3 sesje pod rząd nadzwyczajne i potem całe wakacje nie było sesji, dlatego znowu się skumulowało. Ale mówię, no pani tutaj jakby opieram się bardziej też na pani, tym co pani powiedziała i rzeczywiście uważam, że jest to uzasadnione, ale to zostawiam do państwa decyzji oczywiście. Czyli uważam ja, że usprawnimy to, by radni byli doinformowani wcześniej w miarę... Tak, żeby to wyglądało dobrze. Przechodzimy do następnego punktu, czyli... Uwagi na protokoły. Zasygnalizowałem, że mamy niezgodności protokoła. Czy mogę zacząć? Proszę, czy ktoś jeszcze ma uwagi? Proszę, panie radny. Zacznę od najstarszego, który otrzymaliśmy. To jest z sesji z 2 grudnia. W pierwszym akapicie mamy zapis mówiący o tym, że wnioski o zwołanie sesji w załączonym protokole, w załączeniu do protokołu. A przypomnę Państwu, że to była ta sesja sporna, dotycząca porządku obrad i trybu zwoływania sesji. Proszę powiedzieć, w którym miejscu w materiałach znajdę te wnioski o zwołanie sesji. Ten, który złożyłem ja, mam, a ten, który był przedmiotem naszej dyskusji, gdzie jest? W materiałach Rady Gminy. Rady Gminy, tak? Tak. To czemu jest napisane, że jest załącznikiem do... jest w załączeniu? Nie załącznikiem, tylko w załączeniu. No bo jest w załączeniu tego protokołu. Nie dostałem. Ktoś z Państwa otrzymał? Czytaliście Państwo? Okej. Dalej. Ale momencik, zaraz Panu przerwę, bo w protokołu wielokrotnie jest zapis, że w załączeniu do protokołu jest projekt uchwały, jest projekt sprawozdania i takie inne dokumenty, które Wam nie dołączam, bo Wy to mieliście na sesję, więc dlaczego drugi raz to podjęłam? Dobrze. Czy otrzymaliśmy materiał do sesji tego dnia, wnioski o zwołanie sesji były w kopii? Nie. W materiałach nie było. Były w projekcie zwołania sesji. To tak, panie przewodniczący, jeżeli pan pozwoli, jeżeli chodzi o kwestię, dlaczego się zainteresowali, bo wtedy rozmawialiśmy o bardzo istotnej sprawie z punktu widzenia organizacji pracy Rady. Tak, mieliśmy patową sytuację dotyczącą tego, że który wniosek pierwszy, który drugi, który zwołuje sesję nadzwyczajną, czy radni mogą zwołać sesję nadzwyczajną, jaki jest tryb tej sesji właściwy, czy w trybie sesji nadzwyczajnej można wnosić punkty do rozszerzenia porządku obrad. Cała masa rzeczy. Mam wrażenie, że przerobiliśmy w tym dniu 3/4 ustawy o samorządzie plus cały nie do końca trafiony statut gminy. Nie wiem, jak Państwo macie takie wrażenie, ale ja takie odniosłem. I czytam protokół, w którym literalnie czytam. Wnioski o zwołanie sesji w załączeniu protokołu. I mam protokół przed sobą. Gdzie mam wnioski?
Gdyby było zapisane, że wnioski do wglądu w biurze rady, to też jest precyzyjna informacja mówiąca, gdzie mam ich szukać. Ale nie mogę tak zapisać, dlatego że to jest dokument, który jest archiwizowany i nie do wglądu dla Państwa, tylko możecie wglądnąć w to, co... Cały protokół, Pani Przewodnicząca, zapisała Pani na końcu. Integralną częścią protokołu jest nagranie sesji na nośniku elektronicznym oraz protokół przeprowadzonych głosowań imiennych, tak? To jest informacja mówiąca, że on jest zarchiwizowany. A tutaj w pierwszym zdaniu, przypomnę, wnioski o zwołanie sesji w załączeniu protokołu, a nie również zarchiwizowany w biurze rady, czy w dołączeniu do materiału rady. No bo jest jeszcze więcej dokumentów takich, które stanowią załączniki do tych protokołów, nie tylko ten wniosek. Czyli rozumiem, że doszliśmy do konsensusu, że taki materiał powinien być kompletny. No ale nie wiem, czy... Pani Marzena, na pierwszej sesji podniosłem kwestię w związku z kompletnością materiału. Pamięta Pani? To jeszcze sprzeczałem się z radnym Matejskim, że materiały to były na czas i były kompletne. Bo nie, a nie były. Jestem wyczulony na temat kwestii związanych z materiałem, o którym za chwilę miałbym dyskutować. A teraz zainteresowałem się dodatkowo historią. Utworzymy tą historię, nawet w dniu dzisiejszym. Bo ona będzie spisana zapewne na protokole z sesji do wglądu na przedkolejną. Więc jeżeli mamy tworzyć tą historię dla podobnych, to zróbmy to w sposób właściwy. Proszę Pani Mecenas. Tak, ja chciałam przypomnieć, może nie tak do końca stricte o czym on mówi, ale że tam nasza dyskusja i dywagacja odnośnie co do pierwszy, który był wniosek, drugi i tak dalej, te wszystkie kwestie, które były poruszane, to było zanim otworzyliśmy sesję, to też proszę wziąć pod uwagę, to oczywiście nie jest jakby stricte, tak mówię, co do kwestii, którą Pan porusza, ale to oczywiście nie miało znaleźć się w protokole sesji, bo mówiliśmy o tym zanim sesja została otwarta. Z tego co pamiętam, tak? Rozstrzygaliśmy, która ma być otwarta, która może być otwarta. To było przed otwarciem sesji. Ale to jakby na marginesie tylko. Dobrze, dziękuję bardzo. To czemu w takim razie znalazło się w protokole, skoro było przed otwarciem sesji? No było przed sesją. Tak. To czemu jest w protokole? Z sesji. Tak, nie, otworzył przewodniczący. I... Nie otworzył. Sam zapytałem. Jestem Pani Marzena na bieżąco, wczoraj oglądałem. Sam wybrzmiało pytanie, czy jesteśmy w trybie sesji, czy jeszcze przed. Pamięta ktoś poza mną? Tak, to była dyskusja, tak? Pamiętacie Państwo? Panie Emilu, czy może materiał otworzymy? Nie, to nie ma sensu. No ale jeżeli zgłosił 15 radnych... Ale dobrze panowie, bo już to nie jest potrzebne. Mam rację? Pamiętam Pani jeżeli, nie pamiętam, ale jeżeli ma Pan rację, to ma Pan prawo wniesienia poprawki do tego protokołu. I tyle, na tym się kończy. No tak, dokładnie. Więc jeżeli Pan uznaje, że jest to tak, oświadczenie Pan pisze, jeżeli to jest za długie, bo jeżeli krótkie, to proszę podać poprawkę. A jeżeli coś dłuższego, to proszę złożyć na piśmie i ten protokół będzie głosowany na następnej sesji po wniesieniu przez Pana poprawek. Wtedy jakby poza sesją będziemy ochronić. Szanowni Państwo, ale chwileczkę, znowu mówicie Państwo o tym, że nie jesteśmy sobie w stanie jako organizacja poradzić z prostą rzeczą, z przepisaniem porządku zdarzeń w ciągu chronologicznym tego, co jest na nagraniu nawet. I każecie teraz radnemu, żeby usiadł, obejrzał sesję i odniósł się na piśmie, kolejny raz słyszę na piśmie, do protokołu. Więc proszę sobie wyobrazić sytuację, że gdybym znalazł tu taką osobę, która będzie działała z determinacją i będzie chciała zrobić komuś podwórkę, to stworzy zupełnie inny protokół. I co? Teraz cytując tutaj, parafrazując to, co Pani powiedziała, to powinienem usiąść i spisać swój protokół i nazwać go oświadczenie. Do protokołu. Tak. Tak to powinien technicznie wyglądać. Więc ja podnoszę zupełnie inną kwestię. Panie Przewodniczący, bo to jest jak gdyby zakres Pańskiej odpowiedzialności w tej kwestii. Czy protokoły mogą być spisywane w sposób rzetelny? Ja sądzę, że są spisywane w sposób rzetelny. No nie inaczej, bo co się dzieje na sesji, to ma być ujęte w protokole. W takim razie, czemu w protokole są zapisy naszej dyskusji, które były toczone przed sesją, a protokół dotyczy sesji? Czy to nie jest ulubienie? No tu jest mi ciężko odpowiedzieć. Należy, jeżeli zauważył Pan to, należy go zmienić. Proszę Pani Jóni.
uwagi. Mecenas. Nasz statut, Państwa statut przewiduje wprost, że poprawki można zgłosić na sesji. Tak jak Pani tutaj wspomniała, jeśli one są na tyle precyzyjne i jakby dadzą się od razu wyjaśnić podczas trwania tej sesji przy omawianiu tego porządku obrad, to możemy od razu prowadzić poprawkę do protokołu i już głosować protokół z poprawką. Jeśli natomiast jest to długa jakby dług dłuższy, który należy jeszcze zweryfikować na przykład przez Pana Przewodniczącego, bo on poza sesją sobie jeszcze to obejrzy, tak? Jak pan, to wtedy należy znieść takie uwagi na piśmie do protokołu. Oczywiście może to być w różnej formie, może być tak, że pan jakby może własny protokół, może być różnie, ale tak przewiduje statut, tak? Także jakby wtedy... W statucie mamy natomiast zapisane, że powinny takie poprawki wyciągnąć się na piśmie. Tak, w statucie mamy tak, radny może zgłosić poprawkę do uzupełnienia otrzymanej nie później niż na najbliższej sesji. Jeśli wniosek wskazany zostanie uwzględniony, czyli jeśli jest tak, że on nie będzie przegłosowany w trakcie dzisiejszej sesji, wnioskodawca może wnieść sprzeciw do rady. Okej, w którym miejscu jest napisane, że poprawki wnoszę na piśmie? Sprzeciw do rady, no to inaczej jakby nie widzę tego. Ewentualnie, oczywiście, może być tak, że Pan tutaj go sprecyzuje i my go zapiszemy w protokole z nagrania, tak. Natomiast jeśli by Pan chciał, żeby to brzmiało w dany konkretny sposób, no to tak jakby pismo jest najlepszym do tego narzędziem. Rozumiem. Potwierdzam. Pismo jest najlepszym nośnikiem informacji. I tu mamy przykład tego. Tak, tu jest zapisane. No, ale ja czyli to jest ta informacja, nie do końca pełna, nieprecyzyjna, jest pobierana w tym momencie. Ale tak? Zgadzamy się z tym, więc bardzo prosimy, żeby sformułować wniosek, żeby on był sporządzony inaczej. I na pewno Pani Marzena i Pan Przewodniczący do tego wrócą, tak? Jakby oczywiście to czyli, jest czyli, bo mam uwagę do tego protokołu. Czy to znaczy, że w tym protokole powinny znaleźć się informacje o opinii Pani Mecenas na temat tych sposobów powoływania sesji, zwoływania sesji? Jeszcze raz Pan powtórzy. To może przeczytam. Ponieważ zgodnie z opinią prawną tematy sesji wnioskowane przez Radę nie należą do tych, które należy realizować w trybie sesji nadzwyczajnej, Przewodniczący oddał głos Pani Mecenas Katarzynie Karpeta. Znaczy tak, protokół ma być zwięzłym przedstawieniem stanu rzeczy. Oczywiście, że jeżeli Państwo macie taką prośbę, żeby dany na przykład fragment sesji był prawie scenopisem tego, co się wydarzyło, macie taką możliwość. Natomiast to nie jest tak, że Pani ma to obowiązek, każdy nie jest powiedziane, że była złożona opinia i to by brzmiało. Jeżeli chcecie, żeby ona była przepisana, macie do tego prawo, ale jakby układając protokół, stwarzając go, Pani nie ma obowiązku wprost pisać każdego słowa. To ma być zwięzłe przedstawienie stanu rzeczy. Tak, tylko że w tym momencie jest Pani niekonsekwentna. Tak. Ponieważ przed chwilą Pani powiedziała, że cała dyskusja odbywała się przed sesją, to czemu jest to protokołem? Nie, no to jest inna rzecz, oczywiście, że tak. Kolejną rzeczą ale jest... Nie. To zupełnie nie możemy w ten sposób rozmawiać. Będziemy zaraz sobie tutaj uwagać te słowa. Pyta Pan, czy ewentualnie, jeżeli była wygłoszona opinia na sesji, to czy ma się znaleźć w protokole? Może się znaleźć w protokole. W tym konkretnym przypadku ona była dyskusja toczona, jakby poza sesją, no to jest jeszcze inna rzecz. Ja rozumiem, że odpowiadałam ogólne pytanie, tak? Czy jeżeli by była wygłoszona opinia, to czy należy ją umieszczać w protokole? Może to być wzmianka, ale może być też tak, że Państwo wiecie, prosimy, żeby to było dokładnie zaprotokołowane. Macie taką wolę. Natomiast tworząc protokół ogólnie, Pani nie musi jej wpisywać do protokołu od razu. Może tylko zrobić wzmiankę, że była wygłoszona, tak? To jest Wasza wtedy jakby inwencja. Okay. Poprosiliśmy na sesji wtedy też o to, żeby protokół z sesji wypowiedzieć się o podstawę prawną. Czy nie ma tej podstawy prawnej? W kolejnym akapicie jest zapis. Pani Mecenas oświadczyła, że punkty wskazane przez wnioskodawców nie spełniają trybu sesji nadzwyczajnej. Tematy wskazane we wniosku mogą być zawarte we wnioskach i interpelacjach. Panie Przewodniczący, również brakuje podstawy. Prosiliśmy o nią. Na podstawie czego jest taka opinia wygłoszona? To jest tylko fragment zdania. Ja wtedy mówiłem, że podatki to bardzo ważna rzecz. Tak dokładnie tak było. Dokładnie ja tak pamiętam, co mówiłem, po swoim wypowiedzi pamiętam. Dobrze, ale teraz wracamy. Idąc dalej, jeżeli można, Panie Przewodniczący. Znaczy, Panie Mecenas, to jak gdyby jest kwestią wtórną w tym momencie, ponieważ mamy grubsze tematy. Bo tylko mówię o wstępie. Bo jeżeli Państwo, Panie Przewodniczący, podnosi Pan temat, że sesja wtedy jeszcze nie została otwarta, tak? Rozmawialiśmy na zasadzie takiej różnej dyskusji, tak. To podnoszę kwestię, dlaczego ten protokół nazywa się protokołem sesji, a nie protokołem z różnej dyskusji.
albo z komisji zbiorczej, jeżeli ma pan taką wolę. Kolejną rzeczą, słucham? Macie państwo inne zdanie? To proszę. To tam coś też. Proszę nie kontynuować. Panie przewodniczący, dalej. Wnioskodawcy sesji nie zgodzili się z oceną. Całe zdanie przeczytam, bo ono nie ma sensu. Wnioskodawcy sesji nie zgodzili się z oceną spraw pilnych dla gminy przez panią mecenas. Jakich spraw pilnych? Panie przewodniczący, o co chodzi? W dyskusji, jaka wywiązała się w związku z ustawą opinią prawną, udział wzięli radni, wymienieni z nazwiska. Ostatecznie radny Matejski wnioskował, aby wójt gminy rozszerzył wnioskowany przez siebie porządek obrad o punkty wnioskowane przez radnych. Radni poinformowali, że jeśli wnioskowane przez nich punkty nie znajdą się w porządku obrad, opuszczą salę obrad. Proszę o wskazanie fragmentu, w którym jest to zapisane. Jest ja nagrane. Jest nagrane. Bardzo proszę o wskazanie. Przedstawienie nagrane. Ja prosiłem pana wójta, że urzędnicy... Panie przewodniczący, może wskazać nagranie pana protokołu? Panie radny, jeżeli już słowo w słowo, to czy nie było takiego powiedzenia, że wyjdziecie? A możemy otworzyć? Nie było. Ja osobiście to słyszałem. Tak? Tak, osobiście to słyszałem, że wychodzicie... Czy nie było waszego zdania takiego? Czy możemy otworzyć? No nie, skoro je kłamie, no więc jeżeli nie można... To było, nie, to nie było na wymagania. Panie przewodniczący. Czy zarzuciłem panu kłamstwo? Nie, ale ja tutaj właśnie to, czemu pan co słyszałem. Czemu pan składał moje usta wypowiedzi? Tego, czego nie było powiedziane, ale chciałbym się odnieść do faktu. Nie, bardzo proszę, jeżeli nie zostało to powiedziane, proszę wnioskować o wykreślenie, prawda? Po co to dyskutować? Panie przewodniczący, jeżeli chodzi o kwestię zapisów w protokole, to od początku podnoszę jedną sprawę. On ma być rzetelny. Użyłam bardzo dobrego słowa pani mecenas. On ma być rzetelny. Więc jeżeli otwieram protokół i po półtora miesiącu muszę zweryfikować taką prostą rzecz, to otwieram sobie też nagranie. No niestety muszę to zrobić, bo protokół wspólną za późno, żeby móc sięgnąć do pamięci. Ale pani protokolantka też nie jest obowiązana toczkę w toczkę pisać z sesji. Zgadza się. I takiego protokołu nie oczekuję. I uważam, że może zamknijmy tę dyskusję, niech to się wszystko... Panie przewodniczący, nie, bo nie będzie z miejsca, bo cały czas będziemy powielać błędy. Cały czas będziemy powielać błędy. Nie będziemy powielać błędów, należy zmienić, jeżeli jest niedobrze, proszę pisać, co jest niedobrze. Będzie to poprawiać. Jeżeli mogę dokończyć. Proszę kończyć. Nie chodzi o to, żeby protokół był literalnym spisem tego, co się wydarzyło na sesji, ale przedstawiał jego chronologiczny porządek. Co się wydarzyło? Jeżeli w protokole jesteście państwo w stanie, jest pan w stanie, bo to naprawdę to jest pański protokół, bo on odpowiada za porządek i organizację pracy rady, więc także za protokół. Jeżeli jest pan w stanie wskazać w protokole z imieniami nazwiska radnego, który taką tezę wygłosił, a tymczasem na nagraniu nie ma tego wypowiedzi, bo którą część wypowiedzi uważa pan za oficjalną, a którą za wymianę informacji pomiędzy radnymi? No przerwa. Dobrze, to było przed przerwą. Nie ma, przerwa była i wychodziliście. Ale rozumiem pan, do czego zmierzam. Moją oficjalną wypowiedzią jest to, co mówię wtedy, kiedy pan mi udziela głosu i za bliższego mikrofonu. A to, co powiem radnemu Tomczykowi czy radnemu Szyszce i przypadkiem się nagrać, to jest moja oficjalna wypowiedź. Uważam, że nie było tematu. Nie słyszałem, nie widziałem. Dobrze. W takim razie proszę o odniesienie stosownych poprawek do tego. Ale jakie? Konkretnie. Może nie powiedzieliśmy tak. Ale które zdanie wykreślić? Konkretnie proszę, nie tak. No. Konkretnie? Tak. Proszę o wykreślenie akapitu trzeciego. Dobrze. W którym miejscu? Chodzi o powiedzenie, że radni nie powiedzieli. Najlepiej by było, gdyby pan przewodniczący sięgnął do nagrania i porównał to, co nie, tutaj nie, jest. Nie, proszę konkretnie. Dobrze. Proszę, ja pani mecenas. Ja czekam, to radny powie się. Ja pod kątem prawnym, marszcząc, sugeruję, żeby pan przewodniczący zarządu w tej chwili, żeby jednak złożyć, ponieważ widać, że tutaj są niepełnomocności, które tak wymagają tego, żeby poza sesją przejrzeć protokół przez pana przewodniczącego razem z panią przewodniczącą, to sugeruję, żeby pan przewodniczący zarządu, żeby takie uwagi wnieść na piśmie. I no, jakby sesja na tym ma polegać, że tutaj mamy wyjaśnić sobie pewne wątpliwości, natomiast kwestie dokładnie, co powinno, widzimy, że tego jest dużo, tak? Więc wnoszę o to, że, znaczy ja nie, przepraszam, ja nie mam takiej mocy sprawczej, niemniej jednak sugeruję, żeby pan przewodniczący zarządu, żeby to było złożone na piśmie,
i żeby można było się do tego należycie odnieść, należycie to przeprocedować, tak powiem. Ja bym miał taką naprawdę prośbę, co są, jakie są nieścisłości, proszę napisać. Musimy to przejrzeć i nie będzie się to powtarzać. Jeżeli są jakieś nieścisłości w protokole, proszę o głos. Szanowni Państwo, nie wpędzajmy się w jakieś naprawdę chore zasady. Usprawnijmy tę pracę. Pani, która pisze protokół, wiemy, czym się różni stenogram od protokołu, tak? Nie wymagamy, żeby to było słowo w słowo. Chcemy protokół, który zawiera prawdę. Pani, która protokolantka, która sporządza protokół, ma w ciągu miesiąca godzin pracy 164, 178 różne to są ilości. Jak my mamy znaleźć ten czas w swoim dniu pracy, żeby to wszystko poprawić? No nie stawiajmy tego wszystkiego na głowie, to jest po prostu nienormalne. Ale kto ma to niby zrobić? Nie zgadzamy się od 16 do 22 jeszcze mam czytać protokół każdego dnia, żebym jeszcze w ogóle o tej godzinie kończył pracę. Ja też chodzi pracę. Tak. Panie radny, no ale jeżeli zauważy Pan uwagi, ma Pan nieścisłości, to napisać i koniec i proszę przedstawić do Rady i koniec. Panie Przewodniczący, tutaj jest tych prawa. Ja wszystko rozumiem, że tak. Tutaj jest, no, tych protokołów już nie wiem, 3 czy 4, to wychodzi średnio po 10 godzin na protokół, to bym musiał 40 godzin przesłuchać. Ja wnioskuję, żeby te protokoły po prostu przejrzeć i napisać od nowa. Zgodnie z prawem. Naprawdę nie będziemy tego robić, bo my nie mamy czasu, kiedy tego robić. Jest specjalnie osoba do obsługi rady powołana do tego i my nie, nasza doba nie ma 48 godzin, tylko 24. Mamy swoje rodziny, pracę zawodową, która nam więcej czasu zajmuje przeważnie niż 8 godzin, tak jak wszyscy tutaj siedzimy i nigdy tu nie będziemy, bo nie ma możliwości, a na to, co tu się znajduje, na te no, nieprawdziwe tezy, po prostu no, nie ma naszej zgody, tak? Nie może tak zostać. I bo jest nagranie, bo ktoś wróci, bo ktoś coś powiedział, przecież jest skrypta mamy, to co jest zapisane, to zostaje, no nikt nie będzie, słowa ulatują, tak? Zgadzam się, że jeśli mogę, proszę. Że musicie Państwo nad tym też czuwać i zgadzam się, że tutaj są nieprawidłowości. Nie, to nie musi być, wiecie, nie wiem jak tutaj Pani Marzena to powiedzieć, ale moim zdaniem do tego konkretnego protokołu. Punkty to mogą być, tak? Z czym się nie zgadzacie? To. I Pan, żeby wiedziała, na co zwrócić uwagę, tak? Bo jakby, jeżeli jest chodzi o procedurę w tej chwili, jeżeli jest przygotowany protokół, żeby Pani mogła do tego wrócić, To musi być ważny konkretny zapis. To jest taka kwestia, że Pani protokolantka, która sporządza te protokoły, ona pracuje, jak się domyślam, na bieżąco z nagraniem. Dlaczego nie można zrobić tego od razu dobrze? Ale to jest dlaczego? No jeżeli już widzimy nieprawidłowość, to w tej chwili nie ma. Ale dlaczego my mamy tę nieprawidłowość naprawiać? Widzi Pani, że to jest po prostu, to nie jest nasza rola. Jedna z ludzkich Pani roli. Niestety. Jeżeli mamy słabo, to ich nie powinno być. Proszę Panie Radny, dziękuję. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, to ustalmy w takim razie, co robimy dalej. Bo w mojej ocenie ten protokół jest po prostu no nie nadający się do dalszej publikacji, powielania zapisów w nim zawartych. To, co proponował Radny Żółczyński, jest jak najbardziej zasadne. I prosiłbym, żeby przed udostępnieniem czy publikacją tego protokołu Radny, żeby Pan Przewodniczący się z nim zapoznał. Tak? Tak. Tak, i czyli Pan z tym wzorem, który otrzymaliśmy, się zgadza? No jeżeli Pani protokolantka w czasie sesji notuje, no więc... Ale, no dobrze, Pani Przewodnicząca, nie podnoszę tego, czy ona notuje, czy nie notuje, bo może nie pisać, a później spisać z nagrania. Tak. On może zrobić dowolnie, ja nie mam problemu z tym, że ona sobie będzie siedziała z nami, będzie sobie tutaj przysłuchiwała się dyskusji, czy akurat będzie się pochylona cały czas i notowała, co my piszemy. No, technika dowolna. Istotne jest to, jaki odniesiemy efekt. Jeżeli Pani Marzena sobie w taki czy inny sposób zorganizuje pracę, jej sprawa. Ja to szanuję. Tylko niech to będzie zrobione w taki sposób, żeby można było się tym podpierać. I teraz taka prośba, żeby te protokoły przepisać jeszcze raz, zrobić jeszcze raz tak, zgodnie z nagraniem. Pan się nie zgadza, Panie Radny? Ma Pan jakąś... Proszę, nie przeszkadzajmy sobie, proszę, nie przeszkadzajmy, bo... Jeżeli mam coś do powiedzenia, proszę zgłosić się do przewodniczący na pewno. Jak ktoś nic nie mówi, to się go nie zapisuje i wtedy nie musi sprawdzać. Dokładnie tak, dokładnie tak. Więc jeżeli chodzi o kwestie tych protokołów, jestem za tym, żeby te protokoły spisać jeszcze raz i podjąć uchwałę o zatwierdzeniu ich podjęciu na kolejnej sesji. Dziękuję. Czyli po prostu ma być sprostowanie w tych protokołach, tak to rozumiem. Proszę Panie. Ja
Szanowni Państwo, mnie jako radnemu Matyjskiemu nie chodzi o to, żeby zapisano, że Matyjski się odezwał 100 razy. Pani Marzena może napisać, że 2 razy się odezwał, a jak już napisze, że się odezwał, to żeby napisała to, co powiedział. O to mi chodzi. Przykładowo mnie. No bo ja nie... Ja pamiętam całą akcję. Była, najpierw była przerwa, poszliśmy, dyskutowaliśmy, jedni mówili wyjść, drudzy nie, Matyjski mówił nie, wróćmy się, ja poproszę pana wójta. Po przerwie przyszliśmy, stanąłem to i mówię, panie wójcie, urzędnicy się mylą, radni młodzi się pomylili, proszę zgodzić się, żeby ta praca odbyła się i ta sesja się odbyła. No proszę pana, żeby pan, i pan wójt powiedział, dobrze, przychylam się i rozpoczęliśmy sesję. Tak, to było. A tu jest, proszę państwa, odwrócone. Ja nie zawracam z pani Marzenie, bo ja rozumiem też, jak się ludzie kłócą. Ja podziwiam nieraz panią Marzenę, bo żeby to wszystko zanotować, jeden przez drugiego mówi, albo coś takiego, innego, ale ja, jako Matyjski, najlepiej to może w sumie tak jak kiedyś było, najlepiej było wtedy, kiedy się nie odzywałem, bo nic nie było zmienione. No wiecie, o co chodzi. No bo jak się nic nie odzywasz, nikt ci nie zapisze, nie ma żadnych pretensji, bo nic nie powiedziałeś, nie brałeś udziału w sesji, siedziałeś sobie i tyle, i to wszystko. A głosowania mamy zapisane. I teraz tak, jeszcze raz mamy odczytywać i mówić tak, pani Marzeno, to po co? To może w ogóle nie mówmy nic na sesji, głosujmy tylko i to wszystko. Wtedy będzie szczera prawda. A jeżeli ten nośnik jest integralną częścią, to chociaż żeby odzwierciedlał moją wypowiedź, bo ja pamiętam, co powiedziałem. A to, że w przerwie se ktoś mówił, dlatego z grupą radnych wróciłem i prosiłem pana wójta o wprowadzenie tych punktów. Bo różne pomysły ludzie mają w przerwie, każdy rzuca swoje pomysły. Ja rzuciłem swój. I powiedziałem to, żeby wrócić, bo ja pana wójta poproszę o to, żeby te punkty wprowadzić. Pan wójt się zgodził, wtedy się zaczęła sesja, ale to było akurat zapisane, że później była przerwa, ja się odezwałem wcześniej, a było odwrotnie. Najpierw pan Zielonka poprosił o przerwę, żeby się zastanowić, uzgodnić. Ja wróciłem, pan wójt wrócił, poprosiłem, pan wójt się zgodził, rozpoczęła się sesja. Bo dopiero wtedy pan wójt zgodził się na wprowadzenie tych punktów radnych, którzy złożyli wniosek. I to naprawdę, no nie jest taką, bo to co pan Tomasz mówi, protokoły 100 lat leżą, proszę państwa. No i ktoś przyjdzie za 50 lat, będzie pisał pracę magisterską, czy coś i powie, no jakie nonsensy ten Matyjski wygadywał, a że ten się uczestniczy. No i teraz, to w sumie, to jak my to mamy robić, żeby było dobrze? Może ktoś ma inny pomysł ode mnie? Bo jeżeli pani Marzena ma wątpliwość, nie wiem, czy tak Matyjski powiedział, to lepiej nikt nie pisze, czy tak Matyjski powiedział. I to wszystko. Ja będę wtedy może niezadowolony, że nie ujęto mojego wniosku albo mojej wypowiedzi, ale będę mniej niezadowolony niż jestem teraz, bo napisano, że tak powiedziałem, a nie powiedziałem. No i o to mi chodzi. Tu chodzi o jakąś taką, no... Ale dobrze, jeżeli jest sprzecznie napisane, należy to poprawić i ma to być zawsze rzetelnie. Czy w ogóle była nagrywana ta część, która była poza sesją? Czy ona była nagrywana? Nie, bo my mieliśmy zebranie przed salą konferencji. Rozmowa przed sesją była nagrywana, ale przy Państwa. Proszę, obnażyliście się Państwo. Nie oglądacie własnych wystąpień, nie oglądacie tych sesji, a dyskutujecie. No litości. Była nagrywana. 3 razy to już dzisiaj powiedziałem, że było nagrywane. O pokórę mnie Państwo nie słuchacie i nie oglądacie. Panie Przewodniczący, Panu się dziwię szczególnie. Ale to Pan powiedział, że to, że powiedzieliście, że będziecie wychodzić, było nie nagrywane. Panie Przewodniczący, to może lepiej nie spisywać tych protokołów, nie zagrania będą. I tyle. Proszę Panie Wiceprzewodniczący. I na nagraniu będzie szczera prawda. Słuchajcie. Panie Marku, proszę o spokój. Wysoka Rado, władze gminy, Panie Sposobie, słuchajcie. Sesja trwa od otwarcia do zamknięcia. Jeśli była przerwa i była taka rozmowa, nie powinno to się znaleźć w protokole, czyli rozmowa przed sesją, tak? Przed otwarciem sesji. Wskazówki, które w protokołach uwagi powinny być poprawione, prosilibyśmy panią protokolantkę o zanotowanie. Jeśli jest ich dużo i dużo radnych złożyłem, cały protokół jest do prześledzenia i do poprawy. Myślę, że usprawniłoby to nam, jeśli te protokoły byłyby robione na bieżąco, ale tak jak tutaj pani protokolatka mówi, ze względów technicznych i ze względów takich, że nie jest wnioskowanym przez wnioskodawcę w przypadku sesji nadzwyczajnej podejmowanie protokołów, ale mimo wszystko chcemy, żeby to było robione dosyć w miarę szybko, żeby jak nie na sesji nadzwyczajnej, to w protokole w biurze rady mógł radny się z tym protokołem zapoznać. I my teraz nie mówmy, czy było tak, czy tak, bo teraz łapiemy pana przewodniczącego też za słowo, że to było wtedy, bo nikt w stanie nie jest
przypomnieć sobie danej sytuacji. Wiadomo, że jeśli ktoś zauważy błąd i widzi to w stosunku swojej osoby, on obejrzy to 3 razy i będzie teraz spierał się z panem przewodniczącym, czy to było tak, czy tak. Żeby wypowiedzieć na ten temat, trzeba sobie to przypomnieć. Mamy 3 protokoły z poprzedniego miesiąca, tak? Tak więc, jeśli ktoś ma wnioski do protokołów, proszę zgłaszać. Pani protokolantka niech odnotuje to. Do każdego protokołu przechodzimy do następnego. Jeśli jest dużo poprawek, ten protokół trzeba do całego zweryfikować. I nie ma co tu się rozwodzić. Jakieś poprawki? Dziękuję bardzo. Dobrze, może pan Czarnecki, bo czeka tyle czasu. Chciałbym złożyć wniosek formalny o przesunięcie tego punktu na następną sesję. Zapewne przejdźmy do ważniejszych tematów. A na następnej sesji pani Marzena poprawi to wszystko, co ma poprawić i będziemy głosować. Jeżeli wpłyną wnioski wasze, bo tak to ja nie wiem, w którym miejscu. Dokładnie, bo ustalmy, czy na pewno ten protokół, ten pierwszy, ten z sesji 2 grudnia, czy wynika on na pewno na tej debacie, którą przeprowadziliśmy, że on jest do przejrzenia, do przeanalizowania. A jak jest z pozostałymi, to prosimy. Ja mogę pani bardzo jeszcze powiedzieć. Pani Marzeno, to nie chodzi o to, żeby ktoś pani nakazywał coś poprawić. Dokładnie, też szanujmy pracę innych. Tak, żeby to nie było zrobione. Jeżeli ma pani informację, że te protokoły są źle przygotowane, proszę je przygotować i jeszcze raz poprawić autokorektą, powiedzmy, i wtedy dać nam znowu tydzień przed następną sesją. A teraz przejdźmy do ważniejszych tematów, bo mamy takie na tej sesji. Szanowni Państwo, jeszcze tylko jedno słowo. Wniosek ustny o konkretne wpisy do protokołu też został złożony 2-krotnie, chyba czy tam więcej razy na poprzednich sesjach, z prośbą o wpisanie do protokołu, że wójt odpowiada na pytanie. I tego też nie ma w protokole. Nie możemy wnioskować, że ustny nie zostanie wpisany tego. Więc cóż dadzą nasze wnioski? Jakie wnioski mamy składać, jak nasze wnioski są nieuwzględniane i niesłuchane? Pamięta pani, pani mecenas, taką sytuację? Sam prosiłem o to 4-krotnie. Żeby sobie zapisać. Tak, panie przewodniczący, pan pamięta. Pana prosiłem o to, żeby zanotować, że wójt nie odpowiedział na pytanie. O prośbę o wpisanie do protokołu. Panie przewodniczący, było, jest... było takie zdanie. Było widział pan ile razy jest to wpisane do protokołu? Nie jest. No i warto jest 2 miesiące później protokołu. To o czym rozmawiamy? Dlatego ja chciałbym przejść dalej, panie przewodniczący, poprawić pani Marzena tutaj. Ja uważam, żeby ruszyć z miejsca wnioskodawcy korekt w protokole powinni zgłosić w chwili obecnej, jakie zmiany trzeba. Ja też tak uważam, że to nawet jeżeli państwo nie chcą tego robić na piśmie, rozumiem. Ale przynajmniej jakieś zagadnienia jako punkt do konkretnych wniosków. Z czym się nie zgadzacie, żeby pani miała jakiś pogląd, co jest faktycznie do poprawy, nie? Konkretny. Nie rozmawiajmy o tym, czy ktoś ma rację, czy ten pani coś zgadza. Ja to poprawię. Ja mam proszę, panie radny. Szanowni państwo, no, pani mecenas dobrze też mówi, ale jakie się mam do tego odnieść, bo... Udział wzięli radni Ziółczyński, Matyński i Damian Zielonka w dyskusji. Ostatecznie radny Matyński wnioskował, aby wójt gminy rozszerzył wnioskowany przez siebie porządek obrad. I to się wszystko zgadza. Oczywiście kolejność się nie zgadza, bo to przerwa jest później ujęta, ale nieważne. Ale proszę zgłosić, tak? I tak, ale niech pani posłucha. O funkcje wnioskowane przez radnych. Radni poinformowali teraz, którzy radni. Bo to tak wychodzi, że Matyński prosił wójta i poinformował wójta, że wyjdzie z sesji. Ja bym miał wyjść, to bym wyszedł i bym nie prosił, po pierwsze. I teraz nie wiem, bo w liczbie mnogiej jest napisane i nie wiem, którzy radni to powiedzieli, rozumie pani? I kto to ma poprawkę dla nich? Bo tak, zbitka jest taka. Matyjski prosił wójta, a później jest radni poinformowany, że wyjdą w sesji. Znaczy, no to proszę stwierdzić, że ten zapis... A ja nie pamiętam, ja pamiętam swoje wypowiedzi przez 16 lat. I ja zawsze poprawiałem i jest dobrze. To, i to, co pamiętam, pani pamięta, co kto inny powiedział, a jest liczba mnoga. To teraz kto ma tą poprawkę dla nich? Którzy radni? To trzeba zgłosić. Bo według pana jest to nieprecyzyjny zapis i pan nie wie, co to jest. Ja pamiętam swoją wypowiedź i tu panu wójtowi przypomniałem. Ale masz nawet, żeby sytuację zarazowała. Ja jeszcze raz przypominam, że jakby ta część, która się toczyła poza sesją, w ogóle nie będzie w protokole. To jest po pierwsze, tak? Nie powinna się z nim znaleźć. Tak, powinno się to znaleźć od tego czasu, gdy wróciliśmy z tej przerwy i prosiłem pana wójta, bo wtedy się mogła rozpocząć sesję. Ale to już rozumiem, że pani Marzena ma informację, że powinna na to zwrócić uwagę. Co dalej? Proszę panie radny, jeszcze ja i to ja może powiem tak. Ja może powiem tak w swoim imieniu. Szanowni państwo, ja takich słów nie wypowiedziałem i na nagraniu nie ma takich słów. A że były dyskusje
Tak się przerwi tego, to każdy mówi swoje propozycje, pomysły. Moim pomysłem było taki pomysł, żeby wrócić na salę i poprosić pana wójta o to, żeby wprowadził te punkty. I dlatego wróciłem i prosiłem. Ja już wiem. Proszę, tylko pan jeszcze zabierze głos. Dziękuję. Przechodzimy do lepszego punktu. Wysoka Rado, panie przewodniczący. Nasza grupa tutaj, jeżeli tak mówię, określić to w ten sposób, ma pewną strukturę organizacyjną. Są radni i jest przewodniczący. I przyrównując ją chociażby do kwestii związanej ze strukturą organizacyjną w jakimkolwiek przedsiębiorstwie, to pracownik życzyłby sobie, żeby to, co otrzymuje od swojego szefa, było sprawdzone. To po pierwsze. Więc otrzymując materiały, widząc tam pański podpis pod informacją o planem kolejnej sesji, którą pan mnie zwołuje, życzyłbym sobie, żeby wszystkie materiały były przez pana przyjrzane. A szczególnie te, które mają znaczenie w kwestiach związanych z dalszą pracą Rady. Więc w momencie, kiedy teraz na sesji pan przyznaje, że faktycznie w protokole z 30 nie ma zapisów o tym, że pomimo tego, że prosiłem czterokrotnie, składałem wniosek o to, żeby zapisać coś w protokole, nie zostało to zapisane i pan o tym wie, to pytamy o motywację pańską. To działanie z prelegentem. Jeszcze może ja odbiję to i jeszcze powiem tak. Proszę, poczekaj, dokończę myśl. W kolejnych protokołach są zwroty, których absolutnie nie jestem w stanie zaakceptować. Dyskusję wywołało zwiększenie o kwotę 500 zł wydatków na olej opałowy do budynku GKS Orzeł. W dyskusji głos zabrali radni, wskazani z imienia nazwiska. Radni zarzucili. Proszę mi powiedzieć, jak wygląda zarzucenie przez radnego czegoś? Nie macie państwo wrażenia, że słownictwo w tych protokołach jest co najmniej nietrafione? Tak. To tak jakbyśmy przychodzili i zwracali i zarzucali coś, że coś jest źle. Nie, proszę państwa. Od początku i każdy, kto zabiera głos na tej sali, może sugerować pewne rozwiązania, zwracać uwagę na nieprawidłowości, ale nie zarzuca, na litość boską. Państwo w ogóle w jakiś sposób dziwny tworzycie te protokoły, które stawiają jednych w złym świetle, a innych gloryfikują. Panie przewodniczący, panu, tak jak wspomniałem przed chwilą, dziwię się szczególnie. Jak może pan przepuścić coś takiego i dalej upubliczniać? Czyż to trafia do ludzi? Za chwilę ten protokół będzie załącznikiem do materiałów na stronie WIN. I ludzie sobie przeczytają i przeczytają, że radni zarzucili. W dalszej części przypomnę, że jest informacja o tym, że tam jest zapis o tym, że tam jest mieszkaniec, którego tak naprawdę zarzucamy, że coś jest nie tak. Radni są przeciwko mieszkańcom? Nie wszystkie słowa się na szybko przeanalizuje i każdy... Bardzo bym prosił, że jeżeli mamy osobę odpowiedzialną za stworzenie protokołu, to żeby to było w jakiś sposób zrobione przyswajalne. A nade wszystko proszę o to, żeby to były prawdziwe zapisy. Panie Przewodniczący, przypomnę kolejny raz, pan jest za to odpowiedzialny. Dziękuję. Dobrze, dziękuję. Dobrze, i zamykamy dyskusję, tak, już ale powiedzieli wszystko, bo nie może pani mówić. No ja nie proszę, jestem w stanie wam w ogóle tak spisać, jakby byście tego chcieli, bo to jest moja wersja. Jeżeli macie inny nauk, to trzeba nanieść poprawki do tego. Ale macie czas, dostajecie na 7 dni przed sesją, macie czas przed sesją przyjść tutaj podyskutować i ze mną, i z panem przewodniczącym. Czemu z tego nie korzystacie? No, przecież ja nigdy nie spiszę tak, żeby wam pasowało. No. Panie Przewodniczący, protokół powinien przekazywać informacje. Natomiast to, co zauważył radny Zielonka, wyraz zarzucili, jest komentarzem osoby piszącej do tego, co ona na ten temat myśli. To jest komentarz. W protokole się nie zawiera komentarzy, tylko informacje. Panowie, pomyłek się nie uniknie. Myśmy tylko ludźmi, no niestety, ale to nie jest zachowy, bo jak najmniej jestem tego zdania. Dlatego był wniosek do Radnego Czarnickiego, przegłosujmy to na następną sesję i protokoły, żeby były zmienione na takie, które odzwierciedlają rzeczywistość. Jeżeli państwo wniesiecie uwagi, to ja poprawię zgodnie z waszymi uwagami. Proszę jeszcze pana Wyzielonka. Wniosek jest Radnego Czarnickiego. Bardzo proszę w takim razie o przyjęcie wniosku o odrzucenie tego z porządku obrad i przygotowanie nowych protokołów zgodnych z zapisem nagrania z tych sesji. Dziękuję. Coś jeszcze chciałbym powiedzieć? Proszę, wiceprzewodniczący jeszcze. Chciałem powiedzieć, że troszeczkę nie szanujemy tutaj pracy pani protokolantki, bo z tego takiego wielkiego szumu i rozmowy ja tam wyłapałem 4 takie, być może, że jest więcej i dlatego tu państwo wnioskujecie o cały protokół. Wyłapałem 4 takie punkty, które są do poprawy, ale jeśli jest taki wniosek i
każdy uważa, że jest więcej, to przegłosujmy, a my prosimy panią protokolantkę o zweryfikowanie z tego z nagraniem i na bieżąco staramy się. Tylko że mówię, żeby to usprawnić, nie może być tak, że cały protokół to poprawy, no bo to tak jakbyśmy nie szanowali, pani to od iluś lat pracuje, tak, rady i kilkanaście miesięcy my jesteśmy radnymi i okazuje się, że takie stwierdzenie, ja się na przykład nie zgadzam, że cały protokół jest do poprawy. No, to są jakieś tam wypunktować, można nie cały protokół do poprawy, no, to nie możemy się z tym dzielić, szanowni państwo. No ale nie możemy się zgodzić z tym, że cały protokół jest do poprawy. No, są wskazane punkty w danym protokole, ale cały, czyli ktoś co, nie wiem, ktoś to pierwszy raz pisał, no takie jest moje szczęście. Proszę, panie radny. Panie wiceprzewodniczący, dziękuję za pańską uwagę, bo dotyka pan bardzo ważnej rzeczy, szacunku. Pan apeluje w tym momencie, żeby szanować pracę pani protokolantki, tak? A ja panu powiem, że szacunek jest zjawiskiem dwustronnym i zawsze się go odzwierciedla. Tak? W sensie odbija się, oddaje się na zasadzie jakiegoś długu wdzięczności. Jeżeli pan mnie szanuje, ja szanuję pana. Jeżeli pan mnie nie szanuje, to ja też nie mam podstaw do tego, żeby pana szanować, tak? No, ma pani do tego, że żyjemy w wolnym kraju, ma pani takie prawo. Więc jeżeli rozmawiamy teraz o szacunku, to proszę mi powiedzieć, czy moja rola w tym wypadku i wszystkich radnych została poszanowana w tym momencie, kiedy protokołach są niezgodności. Nie podnoszę też, jeżeli pan mówi o czterech miejscach, z którymi pan się nie zgadza, ja absolutnie nie podnoszę tego, jak pan się podobnie protokół i z jaką jakością. Ja mam takich punktów więcej, z którymi się nie zgadzam. Tego absolutnie nie podnoszę. Moim wnioskiem, żeby później tę dyskusję, jest to, żeby protokoły sporządzić jeszcze raz. A pan jako wiceprzewodniczący, jest pan współodpowiedzialny za jakość tego protokołu na takiej samej zasadzie jak przewodniczący, bo obaj panowie tam się zasiadacie w prezydium. Zgodzi się pan za to, panie przewodniczący? Ja zgadzam się, pomówię, będzie poprawione tylko, jak tu pani Marzenka mówi, wskazywać punkty dobrze. Jeżeli uważacie, że te protokoły są odpowiedź nie takie, jak należy, będą poprawione, które nam punkty my jeszcze przeanalizujemy, poprawimy. Powtórzę jeszcze raz. Musicie państwo radni zgłaszać takie wnioski, które uważacie, że się nie zgadzają, nie są integralne z częścią nagrania, ale powtarzam drugi raz, że nie zgadzam się z tym, że ten protokół całkowicie jest do poprawy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zamykamy dyskusję. Przechodzimy do wolnych wniosków. Zapisany jest, już czytamy. Wniosek radnego Damiana Zielonki o przesunięcie punktu. On nie jest tak napisany. Wniosek radnego Damiana Zielonki. Czarneckiego. Trzeci punkt. Czarneckiego. Panie przewodniczący. Trzeci punkt. Trzeci punkt. W którym miejscu jest pan przewodniczący? Wniosek radnego Damiana Czarneckiego o przesunięcie punktu przyjęcia protokołu z 17, 18, 19 sesji Rady Gminy Wierzbicy na najbliższą sesję. Jeszcze bym powiedziała tak o poprawieniu w sensie poprawieniu. Zdanie się tą korektą, tak? Tak, tak. Dobra, może chwileczkę? Ona mi dopisze. Przechodzimy do głosowania. Thank you.
Za wnioskiem głosowało 10 radnych, przeciw 1, wstrzymane 4 głosy. Także wniosek przeszedł 10 głosami za. Dziękuję. To było wszystko. Już możemy przechodzić do następnego punktu. Tu mamy teraz punkt drugi. Wolne wnioski i zapytania. Proszę. Proszę panie radny. Skoro przesunęliśmy ten punkt, to należy zadać pytanie z poprzedniej sesji. Panie wójcie, jak rozmowy z zarządem GKS-u na temat inkasa? Znaczy, w tym momencie zarząd GKS-u, nie wiem czy wpłynęło pismo, wycofał z niego to rozwiązanie, tak? No to pismo już czy jeszcze? Słucham? Wygłoszył termin do rozpatrzenia tych ewentualnych o miesiąc, co najmniej tak było, czy o miesiąc, do marca. Także rozmowy trwają dalej. Ale padły jakieś konkrety, czego oczekują? To znaczy tutaj w głównej mierze te opłaty, które wzrastają, utrzymania nie w pełni to inkaso pokrywa, ale to rozmowy mają trwać, będą trwały dalej i w teraz przez cały lut jeszcze inkaso będzie pobierał zarząd GKS-a. Proszę panie radny Zielony. Czy w związku z sytuacją podejmowała jakieś inne kroki poza rozmawianiem? Tak. Mogę mieć czekie? No nie, no wie pan, nie chciałbym teraz tutaj wcześniej wypraszać przed i ja myślę, że mamy już alternatywę. To jest istotne, panie wójcie, żeby wiedzieć, jakie kroki podejmuje budowa gminy. Kiedy się dowiemy? Tak. Kiedy mieszkańcy się w miesiącu lutym państwo się dowiesz. W jakim kierunku w takim razie te rozwiązania będą szły? Żeby utrzymać to targowisko i żeby zarządca odpowiadał za wszystko. Czyli? Czyli to, co powiedziałem tu. Panie Przewodniczący, bardzo proszę o zaproponowanie, że pan wójt nie udzielił odpowiedzi na pytanie radnego. Panie Przewodniczący, ja nie wiem, dlaczego ja na sesji mam w tej chwili mówić o wszystkich zamierzeniach, żeby druga strona wiedziała i była przygotowana. No nie rozumiem w tej chwili. Czy ta sesja to będzie obnażaniem się wszelkiej strategii, jeżeli widocznie te rozmowy są na tyle owocne, skoro zarząd wycofuje. My byliśmy wstępnie przygotowani do przejęcia tego targowiska, ale na razie, proszę pana, no w tej chwili, proszę pana, jest jedna rzecz. Ktoś to targowisko musi poprowadzić, jeżeli zrezygnuje inkasem. Ale to z tym są związane kwestie umowy. To ja mam tutaj rozstrzygać w tej chwili, tu na sesji, te rozmowy bez obecności partnera, z którym rozmawiamy. No to jest nie w porządku. A pan radny najlepiej to jest, będzie, proszę zaprotokować, że nie otrzyma odpowiedzi. Bo nie może otrzymać odpowiedzi. Ja uważam, potrzeba odpowiedź, która jest, to jest konkretną odpowiedzią, co się dzieje w tym momencie i w miesiącu lutym padną i będziemy rozmawiać i informować państwa radnych, jakie zostały podjęte decyzje, bo się w jakim kierunku zmierzamy. Uważam, że należy trzymać za słowo wójta, co tu wypowiedział i wtedy go rozgrzeszymy, jak nie dotrzyma swoich powiedzianych słów. Proszę, pani radna. Panie przewodniczący, ja mam pytanie, na jakiej podstawie prawną i w ogóle zasadność wprowadzenia punktu pytania i wnioski, bo pytania, ja rozumiem, są ściśle związane z odpowiedziami, więc nie wiem dlaczego, po co ten punkt w ogóle jest obrady, dlaczego pan go wprowadził? No jeżeli to nie jest... Odpowiadam na pytanie. No jeżeli jest to niewystarczające, nie rozumiem, ale proszę jeszcze pani... Ale nie, ale ja pana przewodniczącego pytam, skąd ten punkt jest i czy jaka jest jego celowość, skoro pan może nie odpowiadać na pytania? Dlaczego? Dla mnie jest to pytanie, odpowiedź wystarczająca, ale daję pójść do tego i proszę, jest taki termin i trzymam go za słowo. Jest nas tylu radnych, proszę, wszyscy go trzymamy za słowo, zobaczymy. Wtedy go rozgrzeszymy, jak nie dochowa danego słowa. Proszę panie radny. Dziękuję. W ubiegłym roku, 30 stycznia bodajże, na tej sesji budżetowej pan wójt dał słowo,
że wypowie umowę na śmieci. Daje słowo, że wypowie na umowę na śmieci. Po drugie, dał też słowo, że zbada, jaka jest struktura śmieci za pierwszy kwartał 2019. Też dał słowo. Nagrało się. Więc, panie przewodniczący, słowo nie dla wszystkich waży tyle samo. Ale... Mogę? Dobrze, może... Proszę, panie przewodniczący. Jeszcze panie przewodniczący. Czy ja chciałam tylko o zasadność prawną. No, jest taki punkt, wolne wnioski, pytanie wolne wnioski. Przewiduje go statut. Zresztą on jest punktem, wydaje mi się, potrzebnym i zasadny. Państwo macie prawo zadawać pytania. Pan wójt... Właśnie, to jest, dlaczego pan, jest miarę proszę, pan wójt udzielił odpowiedzi. Jeżeli to nie jest odpowiedź państwa satysfakcjonująca, to oczywiście to rozumiem, natomiast to nie ma powiedzieć, że to nie, nie, to, że to nie jest odpowiedź, tak? Też nie można w ten sposób przeinaczyć rzeczywistości, tak? Na zasadzie tego szanować. Czy jesteśmy ludźmi, czy jakimiś, nie wiem. Jest to odpowiedź, która nie taka, jaką byście chcieli państwo usłyszeć, natomiast pan wójt odpowiedzi udzielił, tak? No bo ja rozumiem, że rozmowy by zakończone były, to jest jakiś wniosek wyciągnięty, że to i to zrobimy, czy nie zrobimy. Czy ja mogę? Proszę jeszcze, panie. Panie przewodniczący, jeszcze raz odnosiłem się do słów pana radnego, który właśnie tam wpadło, że te śmieci, że wypowiemy umowę i mówię, dlaczego też i nad tą wypowiedzeniem umowy z dwóch powodów nie zostało to zrobione. Po pierwsze... A to już słyszeliśmy, tak? Ale przepraszam bardzo, panie radny, a to ja nie wiem. Jak słyszał pan radny jeden, to i drugi chyba słyszał. Ja powtórzę. Bo po pierwsze, powstała wspólna komisja, która miała ewentualnie przybadać możliwość i sens tworzenia zakładu komunalnego przy zakładzie komunalnym wywozu. To miało nam się opłacać. Okazało się, że jednak po zbadaniu dogłębnym i czasowym, to się nie było opłacalne i komisja doszła do takiego wniosku. Po drugie, w międzyczasie, kiedy te podwyżki zaczęły dotyczyć już nie tylko nas, tylko kończyły się umowy i poszczególne samorządy zaczęły podważać przetargi, to te ceny były jeszcze droższe. Więc teraz pytanie było takie i na nim skończę i myślę, że pan radny nie będzie więcej zadawał tego pytania i nie będzie powtarzał tej kwestii, którą ja wypowiedziałem, że jednocześnie te ceny zaczęły galopować, szaleć. Co by się stało, gdybyśmy my ogłosili, wypowiedzieli przetarg, ogłosili, bo idea była, żebyśmy za śmieci płacili faktycznie odebrane te, co mają w tym roku, jest idea jest, ustawa nakłada obowiązek za faktycznie odebrane śmieci. A co by było, gdybyśmy jeszcze drożej trafili? O to by się okazało, że jestem niegospodarny państw. Dziękuję. Cztery razy ogłaszaliśmy przetarg ubiegłego roku. Dziękuję. Proszę, panie radny. Panie przewodniczący, no, w poprzednim punkcie pan ograniczył, jakby chciał ograniczyć dyskusję na tym protokole. Dlaczego pan nie ogranicza wypowiedzi, bo tak teraz nie na temat? Nie było w ogóle z ust... Widzę, że pan tu jest sędzią sprawiedliwy. Widzę nad wszystkimi. Kto by mówił, to jest coś nie tak, coś nie tak. Ale czy było panu pytanie o to, dlaczego pan nie wypowiedział umowy? Ja tu słucham wójta, powiedział, że ja nie bronię wójta, absolutnie to mówię. On nie śmieci pan wójcie odnóż, tak? No. Proszę, panie radny Czarnecki. Ja słucham odpowiedzi pana wójta i chciałbym o rozszerzenie jednego zdania. Wstępnie jesteśmy przygotowani na przejęcie targu. Proszę rozszerzyć tą wypowiedź. Co to znaczy wstępnie jesteśmy przygotowani? Z chwilą, kiedy upływał termin, jesteśmy wstępnie przygotowani. Gdyby ten termin rzeczywiście i zarządowa nie wydłużył, nie wycofał tego powiedzenia, musielibyśmy my odpowiadać za pierwszy tak lutowy już my, jako gmina. Dziękuję. Proszę. Bo dlatego o to pytam. Więc jak jesteśmy przygotowani? Proszę mi odpowiedzieć na proste pytanie. Jak jesteśmy przygotowani? Czy mamy zakład budżetowy, który będzie zaraz pobierał inkasa zamiast inkasenta, który zrezygnuje? Bo nadmienię, że w grudniu dostaliście informację, że orzeł do 31 stycznia będzie się ma wypowiedzenie. Więc zasadnym jest, że radni pytają o strategię w stosunku do tego zagadnienia. To nie jest widzimy się pana wójta, czy gra o 500 zł, tylko tam są setki tysięcy.
rozmawiacie tylko o tym, jak jest przygotowany do tych rozmów. Ale mnie nie interesuje, jak on jest przygotowany, bo ja widzę to po komisji chyba zbiorczej, gdzie też padły takie pytania i miało być to wszystko wyjaśnione. Więc jeszcze raz proszę o rozszerzenie Pana odpowiedzi. Wstępnie jesteśmy przygotowani. Jeżeli inkasent zrezygnuje, w jakim systemie to będziemy pobierać, kto to będzie pobierał i jak to będzie przy negatywnym zakończeniu tego sporu. Proszę Panie. A ja uważam na dzień dzisiejszy, że jesteśmy na pozytywne zakończenie tego sporu. Natomiast to, co było, to nie byłem tylko ja, bo rozmowa uczestniczyłem, tylko była i Pani Skarbnik, był i kierownik zakładów komunalnych, była Pani Sekretarz i to z racji ramienia gminy chyba wszystkie osoby, tak? Więc ty, co? A, jeszcze przepraszam, Pan Kurka Zekroneczny jako kierownik ochrony środowiska. Na dzień dzisiejszy jest miesiąc czasu, jest jeszcze na rozmowy i na wypracowanie wspólnego stanowiska. Dziękuję. Proszę jeszcze, Panie Radny. Czyli mam odpowiedź, która nic nam nie mówi. Ja nie pytałem, kto był na spotkaniu, nie pytałem nawet, czy było takie spotkanie, tylko jaka jest strategia. Pani Skarbnik, pytanie do Pani może będzie trochę jaśniej w tym temacie. Rozmawialiśmy w czerwcu, jak podnosiliśmy ten problem o utworzeniu zakładu budżetowego, żeby ewentualnie przejąć obowiązki inkasenta. Proszę mi powiedzieć, czy w ciągu miesiąca jesteśmy w stanie coś takiego zrobić i jeżeli Pani była uczestnikiem tego spotkania, to proszę mi powiedzieć, czy są rozwiązania takie po stronie gminy, które w ciągu miesiąca jesteśmy w stanie wprowadzić. Czyli ewentualnie, nie wiem, projekty uchwał, czy projekty utworzenia zakładu budżetowego, cokolwiek, co by dało nam nadzieję, że to Pan Wójt jest na górze tych negocjacji, a nie na dole i czeka litościwie, aż pożył się, będzie dalej to inkasowierą. Proszę o odpowiedź. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, rzeczywiście uczestniczyłam w spotkaniu dwukrotnie bodajże. Raz było bez obecności wójta, za tydzień już było to w obecności wójta, był zarząd. Pierwszym razem był cały zarząd, drugim razem chyba nie wszyscy z zarządu byli. Jaki jest problem? Oni mają problem ze śmieciami. Czyli tych śmieci jest za dużo, te śmieci podrożały nieomalże 100% i po prostu to, co im zostaje, ja ich poprosiłam, żeby przedstawili kalkulację na dzień dzisiejszy, czyli na przykładzie miesiąca, powiedzmy stycznia 2020, wtedy, kiedy takie, a nie inne koszty wywozu i utylizacji tych śmieci są. Dlatego, że twierdzą, zresztą być może słusznie, że w stosunku do kosztów ubiegłego roku wzrost nastąpił prawie 100%. I oni nie dają rady z tych 30%, po prostu za mało im zostaje na bieżącą działalność statutową. Tak? Był Pan Pyrka na tym spotkaniu. I rzeczywiście przypominam sobie czasy, gdzie też orzeł zrezygnował i przejął to zadanie, przejął zakład wodociągów. Był inkasentem, z tym, że żeby to zrobić, to po prostu trzeba napisać uchwałę i pamiętacie Państwo, jak Wy jako Rada wskazujecie inkasenta. Wtedy, kiedy nie wskazaliśmy, wtedy uchwała została uchylona i była do poprawki, więc ona musi zawierać jak gdyby wskazanie, kto ma być inkasentem. I wtedy, jeżeli by doszło do sytuacji, no rzeczywiście trwają rozmowy i te rozmowy będą się toczyć o zwiększenie inkasa. A może Rada ma pomysły jakieś mądre, co można by to rozwiązać? Ale zanim to nastąpi, no to zobowiązał się zarząd GKS przedstawić nam na piśmie, ile mają wpływów, jakie ponoszą koszty, tak żebyśmy widzieli,
to, co ja zrobiłam taką kalkulację na podstawie 3 miesięcy ubiegłego roku, tak? Ja chcę widzieć, że rzeczywiście no nie wychodzą na tym. I to mają przygotować i mamy wrócić do rozmów. Jeżeli nie uda nam się, no to no trzeba będzie wskazać innego inkasenta, zmienić uchwałę, tak? Jeżeli dojdziemy do jakiegoś konsensusu, jeżeli zarząd GKS nas przekona i przedstawi wyliczenie, tak? Więc my przygotujemy uchwałę i zaproponujemy Państwu podjęcie takiej, a nie innej uchwały. Myślę o zwiększeniu inkasa. Ale mówię, zanim to nastąpi, oni muszą pokazać, że rzeczywiście na tym nie dochodzą. To jest na razie na zasadzie rozmów, oni mówią. Natomiast nie mam liczb. Nie mam, bo to jest przez nich. Oni na podstawie miesiąca stycznia uważają, że nie, to im się nie opłaci. Ale w sumie dziękuję to są bardzo. Nasze pieniążki i my powinniśmy to rozwiązać ten problem, żeby klub nie wymagał od nas, bo skoro my im dajemy, no to my to warunki my powinniśmy rozwiązać. To znaczy, jeszcze dodam, że przedstawiłam sytuację finansową budżetu i zawiadomiłam zarząd, że no, ja nie dam, bo ja mam 180 tysięcy dla wszystkich stowarzyszeń i nic więcej. I nie ma możliwości zwiększenia póki co dotacji. Wtedy, kiedy zaczyna być sytuacja, kiedy ten budżet jest taki napięty, tak? No niestety, pierwszym ruchem jest wyrzucenie z budżetu dotacji dla kogoś, tak? Więc nie stać nas, nie dajemy. Taki poziom, a nie inny, bo tyle mamy pieniędzy, jest przeznaczonych na sport. Oni to wiedzą i no, sytuacja jest tego typu, że nie wiem, no jeśli rzucą ten to inkaso, no to nie mogą liczyć na to, że my im damy głupie ile. A kto rezerwację będzie wtedy zbierał, jak rzucą inkaso, oni będą rezerwację zbierać? Nie, nie, nie. Nie. Wtedy oni się, wtedy oddają teren. Troszkę optymizmu pani optymizmu wprowadziła, że jest jakaś alternatywa na to rozwiązanie, że nie stoicie pod ścianą, nie stoimy my wszyscy, bo to są tylko nasze budżetowe pieniądze, nie stoimy pod ścianą, tylko w tym momencie tu jest ten czas, żeby prawnicy się przyjrzeli statutowi wodociągu, czy oni mogą takie działania organizować, czy mogą być inkasentem. I tu już jest ten czas, gdzie nasi prawnicy powinni na ten temat już dać wam jakąś opinię, żeby pan wójt znowu nie poszedł na spotkanie i w sumie to nie wiem, co zrobić. Panie przewodniczący, odpowiadam teraz na pana pytanie, czy my jako radni mamy jakieś pomysły. Nadmienię, że już w czerwcu rozmawialiśmy tamtego roku o tym pomysłu. Pomysłem jednym z kilku było to, żeby utworzyć zakład budżetowy na bazie wodociągów właśnie, tylko rozszerzyć zakres działalności statutowej na prowadzenie targów, na usługę śmieci, na zarządzanie nieruchomościami, czyli zrobić jeden zakład, powiedzmy, usług komunalny. Jeden gość odpowiedzialny i wszystko było w rękach naszej gminy. Skończyłyby się plotki, które krążą po gminie, że orzeł daje tutaj biednego, że go na świecie nie stać, bo nie co innego, że nawet i nie wiem, 800 tysięcy wchodzi w grę w plotkach. Dlatego ja to podkreślam, że to są tylko i wyłącznie plotki, bo nikt w tej gminie, będąc głównym zarządcą terenu sportowego, czyli pośrednio też organizatorem targowiska, nikt nie jest w stanie powiedzieć żadnemu radnemu, ile to de facto jest. Ja pamiętam, że to się zaczęło z 5 lat temu, może nie 5 lat temu, ze 4 lata temu, jak były dochody wykazywane w budżecie gminy, że dochód z inkasa jest po 200 tysięcy. Wszyscy widzieli, że targ się rozrasta, a cały czas była kwota 200 tysięcy złotych. Później przyszła komisja rewizyjna jedna, która nic nie stwierdziła. Stwierdziła, że wszystko jest w porządku, ale kwota wzrosła do 250.
Teraz po następnych komisjach już z tej rady ta kwota już obliguje w okolicach 300 tysięcy. Czyli ta praca, którą radni wykonują, kontrolując, nadzorując, przynosi efekty do budżetu gminy. Plus zmiana oprocentowania inkasa, to są dodatkowe wpływy do nas do gminy. To nie jest do kieszeni Czarneckiego, Zielonki, Żółcińskiego czy kogoś innego, tylko to są wpływy nasze do budżetu gminy. Za chwilę będziemy robić dyskusję odnośnie budżetu. Będzie wiadomo, gdzie tych źródeł szukać. I ja jestem naprawdę bardzo, bardzo zdziwiony. Nie mam żadnych podejrzeń na tą chwilę, ale jestem bardzo zdziwiony, że pan wójt, mając taką kurę nioskę, nie zbiera tych jajek. Tak przynosi to mówić. A naprawdę wydaje się, że dobrym rozwiązaniem jest ten zakład budżetowy. My byliśmy z panem radnym Markiem Starszewi. Tam w wodociągach też mają zarządzanie nieruchomościami, też mają segregację, czyli utrzymanie przodu. I jakim naszym było zdziwieniem, my byliśmy pod mieszkańcami osiedla, tak? Gdzie zawsze jest opinia, że osiedle ma bardzo dużo długów. Tam zakład zarządzania nieruchomościami Starszewi, dokładnie już nie pamiętam imienia tego pana kierownika, który był wtedy na rozmowach, tam dług to jest rzędu 2-3 tysięcy złotych. A tutaj od kilku lat mówimy o 1,5 milionie, tak? I nikt się tym nie chce zająć. Więc jeżeli pan pyta o pomysły radnych, tak są, tylko trzeba czasami zaprosić tych radnych, posłuchać, odtworzyć sobie z nagrań, może jak nie mamy przyjemności ze sobą rozmawiać za blisko i wyciągać jakieś wnioski. Tylko tyle i aż tyle. Chciałem dokończyć, było tak.